Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witam się z Wami w czwartek rano. Mamy czwartek i Wam powiem, że pogoda nam się naprawdę zmieniła z gorąca. Spadła temperatura do 21 do 22 stopni. Także nie jest zimno, ale Wam powiem, że dziś zaczął padać deszczyk. Mój plan był taki, że chciałam pomalować decking flooring na zewnątrz. No naprawdę, to był mój plan dzisiejszy, bo dzisiaj mój młodszy syn ma ostatni dzień szkoły, także myślałam, że przyjadę do domu po szkole, zjem śniadanie i zacznę malować podłogę na zewnątrz. No ale oczywiście jest deszcz, także nie mogę, zaraz Wam pokażę, jaką mamy pogodę. I jak widzicie, jest mokro. Był deszczyk, jeszcze ciągle basen mamy w ogrodzie, ale zobaczcie, chciałam Wam pokazać i następnym razem pokażę Wam z bliska. Udało mi się pomalować całe ogrodzenie dookoła. Wczoraj skończyłam malowanie, także jestem zadowolona, że udało mi się na czas pomalować przed zmianą pogody właśnie ogrodzenie. Bardzo mi się podoba kolor. Powiem Wam, że długo mi to zajęło, jak Wam wcześniej mówiłam, ale jestem zadowolona i mój plan był na dzisiaj pomalować tą podłogę, którą tutaj widzicie. Niestety jest deszcz i jest mokra, podłoga jest cała mokra, więc teraz będę musiała czekać następne kilka dni. Jak widzicie, mam jeszcze balony za mną z moich urodzin. Jeśli nie widzieliście filmiku z moich urodzin, musicie koniecznie zobaczyć. Oczywiście nie mogłam Wam pokazać wszystkich filmików z moich urodzin, bo mieliśmy dużo znajomych, dużo dzieci, ale nagrałam dla Was tam króciutki taki filmik. Jeszcze Wam chciałam pokazać upominek, który kupiłam dla mojej koleżanki. Taki malutki prezent, która obchodziła urodziny kilka dni po moich urodzinach, także myślałam, że jej kupię taki malutki prezent i Wam pokażę, co kupiłam, więc kupiłam również dla niej kartkę. Zobaczcie, bardzo ładna kartka. W kwiaty, różowa, bardzo ładna. Z napisem Best Wishes for a Happy Birthday with Love. Tak wygląda kartka urodzinowa. I również kupiłam jej zapachową świecę o zapachu wanila. Powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. Jest to duża świeca w środku i jak widzicie, już jest taka zapakowana Happy Birthday w pudełeczku. Także nie otworzę, nie pokażę Wam dokładnie, jak wygląda, ale tutaj jest taka dziurka, że można powąchać, jak świeca pachnie i tak myślałam, że jej dam taki malutki upominek ode mnie i Wam pokażę przy okazji, bo mam mnie odwiedzić w ten weekend, także myślałam, że Wam jeszcze pokażę. Dobrze, więc ja teraz idę na górę, będę zaczynała sprzątać łazienkę. Zapraszam Was do oglądania. I teraz, jak widzicie, zaczęłam prasowanie. Nie mam aż tak tego dużo, ale postanowiłam zrobić to teraz. Dochodzi popołudnie, więc jest to czas również karmienia rybki, jak i również czas na moją przerwę popołudniową. Zrobię sobie coś do jedzenia, jak i zrobię sobie kawę i zacznę edycję filmików. Jak i również na samym końcu, jeśli mi czas zostanie, zanim pojadę odebrać młodszego synka ze szkoły, zrobię szybciutko ćwiczenia. My jesteśmy w parku, wybraliśmy się wieczorem do parku. Chłopcy pokopią piłkę, pochodzimy. I powiem wam, że jest tak nawet busy. Fajny wieczór, spokojny. I tak myślałam, że zakończę już tego vloga na dzisiaj z mojego czwartkowego dnia. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Dajcie łapkę do góry. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Tutaj widzicie moich chłopców. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i do usłyszenia niedługo w moim następnym vlogu. Cześć!